Pora wrócić. Siemane na wszystkich, bardzo serdecznie w odcinku. Kurczę, po dosyć długiej przerwie i za to was bardzo przepraszam, ale w życiu każdego twórcy na YouTube jest potrzebna czasami przerwa i ta przerwa była mi bardzo potrzebna jak nigdy. W sumie przez cały rok byłem daily i to był ten moment, w którym potrzebowałem zrobić sobie chwili przerwy, odsapnąć, pozbierać myśli, poogarniać sprawy prywatne i tak dalej. I to jest ten moment właśnie, w którym wracamy. Wracamy z powrotem z daily. Oczywiście może być tak, że znowu w jakiś dzień się nie pojawi film. To już teraz mówię, tak? Przed filmem, żebyście wiedzieli, że po prostu jakby już rezygnuję z tego takiego stałego daily, w sensie wiadomo, że będę dalej próbował robić daily, będę dalej starał się nagrywać codziennie filmy, ale jeżeli po prostu wyniknie taka sytuacja, że po prostu łatwiej będzie mi nie nagrać filmu, czy po prostu coś, to po prostu nie zdziwcie się, jak pewnego razu się nie pojawi film. Po prostu teraz już chcę totalnie luźno podejść do tego i nagrywać te filmy regularnie, ale też nie jest takim przymusem już, że dzień w dzień, bo jest to dosyć bardzo męczące i jakby chciałbym też z tego mega czerpać przyjemność, a nie robić tego tak na siłę. No ale wracamy z filmami. Dzisiaj pierwszy odcinek z Palionowa po przerwie. Oczywiście lecimy też z innymi różnymi filmami, które będą się pojawiać na tym kanale. Troszkę się pozmienia na tym kanale, czy na lepsze, czy na gorsze, zobaczymy. Będę w każdym razie bardzo sugerował się tym, co będziecie pisać w komentarzach, więc piszcie komentarze, ja będę się dostosowywał do tego, co wy tak naprawdę jak czego, co wy tak naprawdę chcecie oglądać na tym kanale, co mi się też będzie dobrze robiło, więc spokojnie, mam nadzieję, że się jakoś, prawda, dogadamy. No, teraz możecie po prostu zostawić łapkę w górę i życzę miłego oglądania. Pozdro, cześć i elo. Dobra, chłopaki, wróciłem. Let's go. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, wiem, że mnie bardzo długo nie było, za co was przepraszam. No ale niestety zostałem porwany i dzisiaj w sumie na kanale u syna, to prawda, zostałem uratowany, więc za to wam bardzo dziękuję. W końcu udało mi się wrócić do żywych, uratowali mnie z klatki, dlatego nie nagrywałem, bo co ja tam z klatki bym nagrywał? Nic, poza tym zabronili mi nagrywać ten porywacz i wszyscy. To długa historia, o tym kiedy indziej sobie porozmawiamy. W każdym razie dzisiaj wróciłem na Palionowo po bardzo długim czasie, prawie 2 tygodnie i tu się bardzo wiele pozmieniało, więc dzisiaj chłopaki oprowadzą mnie właśnie po Palionowie. Dobra, słuchajcie, ja jestem gotów na to, żeby dobra, przyjąć, to może zacznijmy od mojego domu. Kurde, synek, weź śpiewal. Ja ale dobra, pierwsza. Dobra, czekaj, niech oprowadzi po swoim domku kloc. Proszę dobra, bardzo, to jest powiedz domek, gdzie co masz. Właśnie jak widzisz tutaj, najpierw by powstały te schody, znaczy drabina. Synek! Ale to... Synek, bo ty jesteś... Nie, synek, nie bij go! Nie bij, nie bij dzieci. Jaki cudem tego nie zabiłeś tym mieczem? Synek, nie odzywaj się, tak? Nie odzywaj się. Nie masz. To był mój dom i właśnie tutaj najpierw powstało to. I no. Tutaj jest taki zarąbisty parkour. Tylko dobra, żeby go ja przejść. Go za pierwszym razem przechodzę. Ale czekaj, masz tylko jedną szansę, żeby go przejść. Ale jak nie przejdę go, to co? To płacisz diamenta. Aha, to ja aktualnie jestem biedny. Nie mam nic. A czy, no to a, masz taryfę ulgową, jedną szansę masz. Jedna jest próbna bez... Nie, bez... Synek, nie, ty chyba chcesz być bity teraz. Nie podpalaj mu! Synek, powaliło teraz. Nie, bo mnie spalisz wszystko. Synek, nie podpalaj. Ty masz jakieś piromaniczne, kurcze, jak to się mówi? Zaciągi. Dobra, czekajcie, bo wykorzystuję mój pierwszy darmowy przejazd. Zobaczymy, czy mi się... Nieważne, nie było tematu. Bo mi spacja mi nie zadziałała. Kloc ma widzę problem z pierwszy. Nie no, co tu jest? Przecież te bambusy zrzucają, co jest tak? Bambusy bardzo przeszkadzają, no. Dobra, ja się poddaję. Nie chcę korzystać z tego parkoura, on jest dziwny. On jest oszukany. No w sumie już i tak ci się nie udało, więc... No chyba cię powaliło. No co jest? Dlaczego nie spadłeś? Ja muszę, bo ja tutaj już ogarnięty, ja już tyle razy tu przechodziłem. No tu się w ogóle da zepsuć. Parkour to na pamięć znam. No nie da się. Synek, weź tutaj nic nie buduj. Okej, dobra, super, dzięki. Nie! Jezu, zapomniałem jak się gra w Minecrafta, nie? Nie wiem co zrobić. Dobra, czekajcie. Co ty robisz tu? Dobra. Parkour zostawmy sobie może na kiedy indziej. Może ten. Ja... No, to jest dobry pomysł właśnie. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, syn? Dobra, no. Dobra, synek. Masz elegancki basen. Ale super. Tylko, czekaj, ja mam pytanie do ciebie, syn.
Czy zaimpregnowałeś to drewno tak, żeby ono, prawda, nie gniło pod tą wodą? O nie, nie pomyślałem o tym! O, to za niedługo będziesz tutaj miał. Będziesz miał tutaj glonów mnóstwo. No wiesz co, dobra, ale to nie ma znaczenia. Na razie tutaj podaj, że będziemy martwić. Tutaj mamy enchanting table. Super. Taki enchanting table. Nie wiem co to jest, ale tutaj się podobno enchantuje przedmioty i potem są takie super świecące, wiesz o co chodzi? Ja rozumiem, super, super świecące. No dobrze, no. A jak ty masz takie świecące przedmioty, bo my ci musimy dać zaraz jakieś. Ja nie mam, ja nie mam nic, ja nie mam nic takich świecących. Ale tak, tutaj mamy takie mamy, wiesz, różne rzeczy, jakbyśmy czegoś potrzebowali skorzystać, takie wiesz... Podoba mi się to, ten pomysł, tylko kowadło już nie jest zniszczone, nie jest zniszczone, nówka nie śmigany, dobrze, podoba mi się. Czekaj, to jest specjalny zabieg? Nie, to jest, tu patrz, ale patrz. To w dół. To do góry. I co teraz? Kto to tak zepsuł? A tu patrz, co się dzieje. A nie, tu dobrze. Jak coś to? Jak ktoś jest niski, to tutaj wiesz, to no tak, no to dla syna jest chyba. To jest dla syna, no. Jakiś przestępca. Dobra. Czynek, twoja chata teraz może. Dobra, pokaż mi. A kto mieszka w tej piramidzie? Tam Dave mieszka, czy kto w końcu? Tam już nikt nie mieszka, to już nie ma miejsca. Ja wiem, że to jest... Kurczę, faktycznie tych atramentów tu jest dużo. Ja to biorę. Będę miał na książki. To są jakieś tabliczki stare, no jak widzisz, które jest zdewastowane, to jest wszystko. No, tutaj nawet nie wchodź tam na dole, no, tam nie. Przeszukiwacze, które... A kto to... Aha, czyli tutaj nikt nie mieszka teraz. Super. Dwa tygodnie palionowa ma już opuszczone rzeczy są. Super, no dobra. Twoja chata? Gdzie jest twoja chata? Syn, gdzie ty mieszkasz? Pokaż swoje warunki życia. Już ci pokazuję, tylko że ja na końcu, bo ja mam najlepszą chatę, to ja na końcu pokażę. A, najlepszą, chyba najgorszą. Nic nie masz w tej chacie, syn. Kto to w ogóle to jest twoja? Nie, mam puste duszka. To jest chata Pawła, to jest Pawła. Aha! Dostał lekkiego zeza, mówisz? Czekaj, idę sobie na górę zobaczyć. Wow, ile łóżek tu jest, co tu się dzieje? Ja się nie chcę pytać jednak. To jest wszystko i nic. Ty, tu masz szafę! To jest szafa, ale tak naprawdę to nie była szafa. Aha, czyli no, to jakieś... tam jest takie tajne przejście. Ukryte tajne przejście, tak? Czekaj, idę zobaczyć. Weź tą skrzynkę, a czekaj, dobra. Co jest? To jest przejście tu do tego, dobra, nie chcę tu być. No, to ma... I tam w ogóle na dole lawa jest, nawet tam nie wchodź, bo wiesz co, się można jeszcze stracić życie. Patrz, jakie itemy są w tej skrzynce. Kurde! Dobra, dalej, ja chcę zobaczyć twój dom, syn. Tak, dobra, już ci pokażę, tutaj uważaj, bo tutaj... Nie, ja się nie dam nabrać. O kurczę, syn! Co jest? Spokojnie, bo tutaj jest woda, to możesz tutaj wpaść. Jak ty teraz wrócisz, synek? Tylko czekaj, bo musicie mi otworzyć, tutaj są takie bąbelki. Tylko czekajcie... Czekaj, gdzie? Tu, pomóżcie mi. Aha, co jest? Tylko czekaj, ja stąd nie wyjdę. O matko, czekaj. Obok. Dobra, o, no. Dobra, dzięki. Ej, ale ja też chcę to przetestować, czekaj, jak już tu jestem. To cześć! Cześć! Dobra, koks, dobra, podoba mi się to zejście, bardzo mi się podoba, super. Dobra, jestem na górze, możemy lecieć dalej. Lecimy? Tu nie ma przycisku, moi drodzy, uważajcie. Dobra, ej, to gdzie tu jest przycisk, jak tu przejść? No nie mam. A, trzeba tędy wyjść, dobra. I teraz tak, dalej, ja się tutaj czekam, najpierw tutaj. Teraz ta najgorsza chata na palionowej. No, ty jesteś najgorsza chata. Najgorsza chatka. Tak brzydkie. Ja mu to pokazuję jeszcze psu. Ty tutaj nic nie masz w tej chacie. Tutaj była tabliczka, tutaj był syn paliona, a ty będzie pisać tatuś. O, jak słodko. Synek, jeszcze nie dorosłeś. O, to ty nie dorosłeś, ja cię tutaj zaraz zaklętym ogniem. Żeby z tatą jeszcze spać w takim wieku. No, nie wiem. Ty do mnie wiesz, dobra, i teraz tak, teraz klot nie ma do tego wstępu, a ja ci tutaj pokażę jeszcze... Tak, nie mam wstępu, jest przed... Co? Co ty w ogóle gadasz, synek? Co jest? O kurcze! Dobra, tu jest jakieś przejście, dobra. Wow, a to co to jest? Co to? Tam jest skok. Tutaj, to jest po to, żeby zepchnąć się do was powaliło. Pa, klota spycha? Nie. Nie. A, tam jest woda, dobra, myślę, że tam normalnie się umiera już. Ej, tu znowu jest łóżko, tu znowu jest dla siebie i dla tatusia? Byśmy się tak stópkami dotykali, jak połączyć stópka. Nie. To jest taka kłyska, żeby się nie przewrócić. Jak chcesz, to możemy się posperać razem po stópkach. Nie, ja dziękuję. Posperać, no dobra. Tutaj było przejście z obrazem. I tutaj były moje owieczki, ale nie
nie. O, a to jest pod wodą. Co ty gadasz? O kurczę, tu się da wyjść. Podoba mi się to, ładnie, ładnie. Bardzo fajne. Dobra, jeszcze. A kto tu, czyj to ten domek jest na drzewie? Ej, tu jakie są te w ogóle, tam ten balkon, czy jest ten drugi balkon? Nie mam wiadra, to nie będę tam skakał. No, tam... Wow, pająk! Czekaj, czekaj! Uważaj, uważaj! O, jest jak skoczył! Spokojnie, spokojnie, no. Jak na wojnie. Dobra, kto ma na górze? Dobra. Mam Dave'a, to jest najgorszy. To jest Dave'a? Kurczę, a gdzie jest Dave? Jezu, jak dawno szefa nie widziałem. Gdzie wyjdziecie? Aha, tu jest wejście. O kurczę, a czemu tu... Ty zrobiłeś tą windę chyba. Ona tak nie działała, ona tak nie działała. Dobra, o kurczę, tabliczkę zabrałem niechcący. Dobra. Ej, on nie jest taki bogaty. Ma jakieś tam pogromce, nie umarł. Bardzo niecenzuralne niektóre. Piotra, dobra, ja bym chci... Dobra, czekajcie, to dom Dave... A tu gdzie jest? Do czego to jest zejście? Ała! Ała! Nie! Ej, dobra, pojawiłem się w swoim domku. Czekaj. Ej, właśnie, bo on ma jeszcze ten swój domek przecież. Ja pojawiłem się w twoim, bo kliknąłem sobie w łóżko. Czekaj, ja muszę się tam dostać teraz. Ja nie mogę, jak ja to zrobiłem tragicznie. Do góry. Czekaj, bo ja nie umiem... Musisz uważać. O, dobra, teraz mi się udało. Dobra, idę jeszcze raz. Okej, dobra, teraz mi się udało. Tylko tu mi się ostatnia śmierć pokazała, dobra. Wyłączam te punkty. Dobra, no. Wiesz co zawsze się robi, takiego psikusa się robi. O, takiego psikusa się robi. I mówisz, że tak. Kloc, chodź. Panowie, gdzie ty jesteś? Kurde, czekam na was. Panowie. No, ale my jesteśmy na dole w tym magazynie, Udajwa, chodź. Tak. No. Jeszcze raz, spokojnie. No dobra. Dawaj, wchodzisz tutaj, lecisz. No i patrz, tak się robi. Bierzesz wszystkie przedmioty szybko i uciekasz po prostu. Uciekasz z palionowa. Nie, ja tego nie chcę. Ja bym tylko... Nie, oddam mu to, bo ja nie chcę go okradać. Dobra, to jest magazyn Dave'a, rozumiem, tak? Podoba mi się. Podoba mi się. A jak się stąd wychodzi? A, tu. Czekaj, bo tu te rzeczy zostawiam. Dobra, wychodzę. Ja chcę iść zobaczyć mój domek, bo ja tak dawno mojego domku nie widziałem. Muszę go zobaczyć. O, ja ci kręcę, to wiesz co? Lepiej, żebyś go nie widział chyba, wiesz? Już pamiętam. Co? Musimy to przedyskutować, szybko. Co wyście mi zrobili? Ja lecę do mojej chaty. Moje tamki, ponownie. Ja lecę do mojej chaty, bo wy mi... Co żeście mi zrobili z chatą? Powiedzcie mi. Nie, spokojnie. Ja tutaj wszystko wytłumaczę. Snyk, on nie może się dowiedzieć. Co? Ja już biegnę do chaty. Ale sypał. Co wyście mi zrobili z moją chatą? Snyk, gdzie on jest? Trzeba go szybko zatrzymać. Jestem już. Nie. Dobra, moje psy są. Nie, no wszystko jest okej, okay, o co wam chodzi? Nie, no generalnie taka nieprzyjemna. Jaki ja bogaty jestem? Co? Taka nieprzyjemna sytuacja wyszła. No, że więcej wybuchło i my musieliśmy to naprawiać. No ale dobra, naprawiliście, to się liczy. Ale to wiesz, to nie jest nasza wina, to jest wina Dave'a, bo to on tutaj dał TNT. Aha. A to ci Dave są. To do niego, nie do nas. Psiakoś. Dobra, czekaj, ja biorę sobie jakieś itemy, bo tutaj ja coś potrzebuję mieć. To jest tak naprawdę twój kilos, który ja sobie ukradłem, ale wiesz... Aha, taki jesteś złodziej. Dobra. Pomyślałem, że wiesz, że tutaj jak ciebie nie ma, to szkoda, żeby się zmarnowało. No i sobie pożyczyłem. A tak to masz tego, tak to masz enchantowany już ładnie. Dobra. Ale czekaj, bo ja chciałem ten. O, tu mam ziemniaki, ale nie mam nic przepalone. Dobra, nie mam przepalonych ziemniaków w ogóle. Ktoś mi... Dobra, już sobie przepalam, Dobra, chłopaki, jakby nie było... O, mam chleb, dzięki. Jakby nie... O, kurczę, kto mi tu zasadził? Tego tu nie było. Ja zasadziłem. O, dobra, może być, podoba mi. Oho, syn, nie wchodź w to ma kolce. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wracamy z daily oczywiście tradycyjnie. I też jutro pojawi się odcinek na plusie, tam wszędzie po prostu. Wracamy teraz po prostu, wracamy. Porządnie, nie ma to tamto. Live'y również, prawda, jutro rano planuję live'a zrobić, więc zachęcam do subskrybowania. Oni się tutaj coś biją, możecie wbić do chłopaków. Oczywiście linki do ich kanałów macie w opisie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.